Cześć! Chcę Cię serdecznie powitać na nowym formacie na moim kanale, w którym opowiadam o źle przygotowanych reklamach. Najgorsze reklamy, które mi się wyświetlają. Analizuję je, rozkładam ją na czynniki pierwsze. Koniecznie daj mi znać w komentarzach, jeżeli tego typu format, w którym analizuję inne reklamy, Ci się spodobał. Daj mi o tym znać w komentarzu, to jest bardzo ważne, bo będę wiedział, czy kontynuować tą serię, czy ona Wam się po prostu podoba. Napisz w komentarzu, co sądzisz o tej serii, czy była dla Ciebie wartościowa, a tymczasem przejdźmy na ekran mojego komputera analizy reklamy Maciej maciejgnyszka.pl mikroblog. Taka reklama przed momentem mi się wyświetliła i zaczniemy czytać. Włączmy nagryw film, Kole, jak on jest rodzinne, nagrany. E, duchowe także. Hotel zlokalizowany w Pałacu. Nie, śpiewa. Nie, Jaki tu jest błąd? Pod kątem jakości obrazu troszkę tutaj jest problem, ale to, to często się zdarza, że nie mamy na to wpływu. Po prostu Facebook ogranicza nam tą jakość w reklamie. Błędem jest, że ten film ma 38 minut, nikt na Facebooku nie będzie tego typu długiej reklamy oglądał, ani sensownej grupy remarketingowej nie stworzymy, bo nikt nie będzie przez 25% wideo tutaj przebywał, więc jak najbardziej takie długie wideo powinniśmy dawać za bramką mailową. Nie na Facebooku, nie, nie na tym etapie lejka. Bo to jest reklama na zimny ruch. Pierwszy raz widzę tego pana, nie znam go wcześniej. I zobaczcie, tutaj, pierwsza akapit. Męczyłem i męczyłem ten film. I ostatecznie, ostatecznie nagrałem go za trzecim razem. Tak, za trzecim. I to ja, który zawsze wszystko nagrywam z marszu. Nic jednak dziwnego. To ważne dla mnie nagranie, więc chodziłem wokół niego, jak wokół jajka. I zobaczcie, ja tego pana nie znam jeszcze do tej pory. Nieważne, czy mam o nim dobre, czy złe zdanie, czy, e, czy ta reklama mi się podoba, ale co mnie obchodzi, że on męczył ten film i nagrał go za trzecim razem. Tutaj powinna być kluczowa informacja, tak zwany hak na uwagę, który sprawi, że przestanę scrollować walla facebookowego i zainteresuję się reklamą. A tutaj nie ma nic ciekawego, tak? Przez całe tutaj akapit nie ma nic. Ciekawego. Pamiętaj o rzeczach, do których zachęcam. Zapisz się na newsletter, by dostać bonus. I jaki tu jest błąd? Linkujemy w dwa miejsca, zobaczcie, odpalimy sobie te linki. Linkujemy bezpośrednio na sklep. Nie wiadomo o co chodzi w tym sklepie, bo tu są jakieś produkty ze sobą nie za bardzo powiązane, jakiś tu abonament za 3000. Ja nie wiem co, o co chodzi w tym e e abonamencie. Abonament ogólnopolski, audiobook, jakiś 100 błędów, ale jakich 100 błędów, czego to dotyczy. Księga odporności to, to coś związane z dietetyką, czy, czy też nie za bardzo nie wiemy o co chodzi w tym sklepie. Po prostu gdzieś tutaj linkujemy. I nie do końca wiem czym ten pan się zajmuje. Bo tu jest wszystko o wszystkim, ale o niczym, więc, no, nie za bardzo, powinien być dedykowany lending. Jeżeli chcemy gdzieś kierować z reklamy, to dedykowany lending. I drugi link to był zapis na newsletter. I tutaj nie mam za bardzo zastrzeżeń, wszystko jest OK. Dodatkowo w prezencie dostęp do mojego webinaru. No i tutaj po bramce mailowej powinien już wyskoczyć, wyskoczyć dłuższy materiał, jaki tu jest błąd przede wszystkim fundamentalny, że tutaj jest film, jest promocja tego filmu zamiast linku który się wyświetla tutaj klikalny link na przykład film film klikalny, że tutaj jest stopka poniżej i mogę przejść na stronę internetową klikając w to wideo lub grafika na cały tutaj na cały ten obszar że jak kliknę w tą grafikę to przechodzę na stronę internetową bo tych przeklików z opisu będziemy mieli o wiele o wiele o wiele mniej więc tak się reklam moi drodzy za bardzo nie robi no nabić wyświetlenia na filmie też raczej nie ma sensu ja bym kierował na bramkę mailową tak jak jest tutaj tylko że po prostu Klikam w grafikę albo tutaj pod wideo, klikam, przechodzę w baton, przechodzę na taką stronę i zobaczymy jeszcze co tutaj się wydarzy. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś nas ten lejek pokieruje. Dziękuję za zapis. Nie zapomnij odwiedzić mojego bloga. Czyli najgorzej, jak mogliśmy to zrobić, nie ma wykorzystania. Thank you page, czyli strony podziękowania za zapis i dalszego kierowania w lejku. Nic się nie dzieje więc. W skali od 1 do 10 oceniam to, tą reklamę na bardzo nisko, takie, takie 2 na 10, ale to nie jest nic personalnego. Ja pana Macieja nie znam. Fajnie się tu prezentuje, fajnie się wypowiada, tylko pod kątem takim technicznym ustawiania reklam jest tu masa błędów, dlatego daję 2 na 10. I, i mam nadzieję, że, że po obejrzeniu tego materiału ta reklama zostanie zoptymalizowana. OK przejdźmy sobie do drugiej reklamy, którą będziemy omawiać. Tutaj mamy FX na tak. Tutaj jest jakaś kwestia kursów odnośnie gry na giełdzie. Poznaj 5 kroków w stronę pełnej niezależności. Przygotowałem specjalny zestaw bezpłatnych kursów, które wprowadzą cię w fascynujący świat tradingu. I tutaj powtarzające się układy na rynku, trading na danych ekonomicznych, analiza techniczna, analiza fundamentalna. Jaki tu jest pierwszy błąd? Mi, jako odbiorcy, to za wiele nie mówi, mimo że ja już troszkę na giełdzie lat inwestuję i wiem o co chodzi, ale jeżeli byłbym osobą całkowicie początkującą, z grupy docelowej na przykład ty jak oglądasz tą reklamę możesz nie mieć zielonego pojęcia co te punkty oznaczają więc nie zachęca to w żaden sposób aby skorzystać z tej propozycji bo tutaj jest wypunktowane rzeczy o których nie mamy pojęcia tak zwana klątwa wiedzy Drugi błąd, jaki tutaj jest, fajnie, że to jest krótki ten tekst, jakiś tutaj hak na uwagę, poznaj pięć kroków w stronę pełnej niezależności, ale brakuje linku. Tu jeszcze w opisie powinien być link, który kieruje do oferty, żeby nie tylko grafika kierowała eee, i Według mnie grafika jest nieprzemyślana, ponieważ nie buduje marki osobistej tego autora z tego fanpage'u, jak uczymy jakichś kwestii giełdowych to ważna jest transparentność ja bym się pokusił albo tu o jakiś symbol gdzieś tam e, kojarzący się z giełdą, a nie z forsą, tylko giełda, jakiś pan coś rysuje na tablicy, albo jakieś wideo, rzeczywiście, a nie dziecko z pieniędzmi, bo to nie kojarzy się z, za bardzo z, z tematem giełdy. Cztery najczęściej powtarzające się układy to dziecinnie proste. No, no dla mnie to nie jest spójne, ale przejdźmy sobie na dalsze etap reklamy. Kliknijmy w nią. E, jeżeli chodzi o. Stronę lądowania ja nie mam za dużo zastrzeżeń, ona jest krótka, gdzieś tam treściwa jest ok. Z tym, że tutaj zegarek pokazuje 0,000, nie wiadomo o co w tym chodzi, czy ten webinar już się odbył wcześniej, czy, czy, czy nie. Przycisk: obserwuj mnie na Facebooku fatalny błąd. Jeżeli kierujemy na stronę zapisu na webinar, nie możemy w żaden sposób umożliwić. Wyjścia z tej strony, bo tutaj jest: obserwuj mnie na Facebooku i wracamy na Facebooka. My nie chcemy użytkowników kierować z powrotem na Facebooka, bo płacimy za przejścia, za kliknięcia. Trzy przyciski: zapisz na webinar, dołącz do webinaru. Dołączymy do webinaru, wpiszemy tutaj testowy e-mail, wyrażamy zgodę i zobaczcie, co dzieje się na dalszym etapie. Nie wiadomo o co tu chodzi. Zobaczcie, mamy trzy linki. Ja sobie najpierw pozamykam tutaj moje poprzednie linki i wejdziemy w te wszystkie linki, które tutaj są. Link numer jeden: otwiera się jakiś e-book, otwiera się okładka, a później jakieś nie wiadomo co. Patrzcie, jest duża okładka na cały ekran, a później jakieś takie małym druczkiem nie wiadomo co. Brak tutaj certyfikatu SSL, brak ochrony. No i jakieś wykresy kompletnie niepotrzebne o sobie początkującej. Fenomen powtarzających się układów. Nie wiadomo po co to klikać i za czym to klikać. Kliknij przycisk poniżej, odbierz kurs z 30 materiałami wideo. No za bardzo nie ma tu konkretów. Jakieś 30 materiałów, ale o co chodzi? Dlaczego tutaj miałbym się tym zainteresować? Po zapisie odbierz kurs i książkę. Lądujemy na kolejną stronę i zobaczcie, znowu musimy jakiś mail podawać. Znowu musimy kolejny raz wpisywać maila. Skoro my już przed chwilą podaliśmy, nie wiem po co, nie wiem dlaczego. Wyrażam zgodę. System nas przepuścił bez podania telefonu. I tutaj mamy jakiś materiał na YouTube. Tysiące jakichś linków, odnośników. No, kompletnie się to nie trzyma ładu i składu. Dlaczego tutaj każe mi się zalogować, zarejestrować? Masakra! Jednym słowem, masakra: pewnie coś mi jeszcze na maila przyszło, kompletnie nie wiadomo o co tu chodzi. Kolejny link, który nas odsyła, nie wiadomo gdzie. Mamy jeszcze dołącz do spotkania, i zobaczcie, znowu musimy podać maila, wybrać sobie jakieś daty. Tutaj jest gdzieś tam stolica, wprowadzamy imię, testowy: małpa Gmail. A przepraszam, to było imię, tak? Skopiujemy testowy. Rejestrujemy się na ten webinar i zobaczymy, co się wydarzy. Gratulacje zostałeś zarejestrowany. Mhm. Mamy prowadzącego. Przysłałem ci pierwszy e-mail. Sprawdź, czy nie masz go w zakładce spam. W dalszym ciągu nie wiadomo o co chodzi. Start webinaru o 19, a miał być teraz. No bardzo bardzo dużo błędów mimo że na pierwszy rzut oka ta reklama wyglądała OK. Także widzicie już jakie błędy popełnia ten reklamodawca. Na etapie kreacji reklamowej było jeszcze w miarę OK. Troszkę nieintuicyjnie, brakowało linku, ale było jeszcze w miarę, ale jak już przeszliśmy i zostawiliśmy maila, zaczęła się masakra, pieniądze są wydawane tak naprawdę w błoto, i warto to jak najszybciej zoptymalizować. Ok trzecią reklamą, którą już ostatnią, którą będziemy sobie dzisiaj analizować, jest reklama z fanpage, fanpage'u Alech tur. Blok osobisty i zobaczcie kolejny webinar przed nami już w środę, 16.02 o 19.00. Zapraszam Was na bezpłatny webinar z Panem Michałem, który zdradzi nam tajniki zasady wyróżnienia się na tle konkurencji. Cała ta struktura reklamy jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Mamy tutaj link. Więc jestem już zadowolony. Można tutaj dać albo skrócony link, który będzie mierzył kliknięcia, można dać też link UTM, ale nie ma się do czego przy, 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 przyczepić. Struktura jak najbardziej jest przyzwoita. Grafika również lokuje tutaj markę osobistą autora fanpage'a. Mamy też gościa specjalnego prelegenta. Wygląda to całkiem nieźle. Problem się zaczyna, kiedy klikniemy w tą. Reklamę, ponieważ ta reklama ma za zadanie zbierać zapisy na webinar, a spójrzcie, mamy tu możliwość przeklikania się po menu, mamy tu możliwość, jak zjedziemy niżej, przejścia dalej, więcej o mnie, wychodzimy całkowicie ze strony, na której mieliśmy zbierać zapisy, mamy kolejne jakieś wezwania do działania, przeczytaj więcej i tak dalej, i tak dalej, więc kompletnie, kompletnie tutaj to się nie trzyma kupy. Dam sobie wstecz, cofnę się na stronę. No, generalnie, struktura strony, gdzieś tam za bardzo tutaj są eksponowane sylwetki prelegenta i autora fanpage'a za dużo, za dużo. Ta, ta strona jest po prostu za długa, a dodatkowo ma tutaj pierdyliard możliwości wyjścia z tej strony, klikając w jakikolwiek tutaj odnośnik menu. Co ciekawe, najbardziej wyróżniony element strony Call to Action, umów się na konsultację, klikniemy. I zamiast lead magnetu, który będzie gromadził nam listę adresową, albo jakiegoś produktu aktywatora z niższej półki cenowej, mamy od razu konsultację indywidualną za kwotę ponad 1000 zł, czyli to jest już ten produkt z wyższej półki cenowej. Nie powinno się w ten sposób budować struktury gdzieś tam na stronie. Jeżeli dajemy wezwanie do działania, to jak najbardziej ma mieć to cel przekierowania. Na pewno nie do produktu powyżej 1000 zł, już na wejściu. Tym bardziej, że cała ta strona wyświetla się nam na, na portalu, gdzie mamy całe menu i możemy sobie poklikać w inne rzeczy w tym menu, więc to jest duży błąd. Na etapie kreacji reklamowej nie mam kompletnie zastrzeżeń. Na dalszym etapie myślę, że jest OK. Znaczy myślę, że, że są te błędy, o których powiedziałem, przejdziemy sobie jeszcze tutaj przez formularz, zobaczymy, czy trzeba podać numer telefonu, nie trzeba, link do pokoju webinarowego, czyli jest też zmarnowany potencjał na stronie podziękowania, bo tutaj powinno być jakieś wezwanie do działania, przekierowanie na przykład na grupę Facebookową, itd. Tak tak czy na follow Instagram. Jest tutaj możliwość przekierowania ruchu. I myślę, że to w dzisiejszym odcinku już będzie wszystko. Zapraszam Cię na inne moje materiały, w których edukuję na temat marketingu internetowego. Zachęcam Cię również do subskrybowania kanału, dawania łapek w górę i dużej aktywności w komentarzach. Pozdrawiam Cię. Tomasz Guzik. Cześć.